Czego oczekuje od ciebie drugi człowiek? Co łączy wszystkie te oczekiwania? Co jest wspólne dla wszystkich ludzi? Dla ciebie, dla mnie i dla setki czy tysiąca ludzi, których dzisiaj miniesz. Dla twoich bliskich i dla kompletnie nieznajomych. Dla każdego z nas. Jest to potrzeba bycia zauważonym, potrzeba bycia docenionym, potrzeba bycia zrozumianym. To najgłębsza ludzka potrzeba, najgłębsze ludzkie pragnienie. Ludzie proszą o to na różne sposoby, robiąc dobre rzeczy, ale także kiedy to nie działa, prowokując uwagę złymi rzeczami, czasami dramatycznie złymi, wrogimi, krzywdzącymi. Czasem robią to we wprost niewyobrażalnie zawikłanej formie. Często kompletnie nieświadomie. Jednak ma to jeden cel. Zauważ mnie, zrozum mnie, usłysz mnie, doceń mnie, jestem tu. Pozwól, żebyśmy się zetknęli na głębokim, przekraczającym zewnętrzne formy i społeczne konwenanse poziomie. Jestem człowiekiem. Mam duszę. Mam w sobie coś wartościowego, co chcę dać światu. Mam swoją opowieść. Zechciej jej wysłuchać. Sekunda twojej uwagi powoduje, że istnieje. Taka potrzeba wyziera zewsząd i jest tym dramatyczniejsza, im większy jest wokół tłum ludzi alienujących się i izolujących w coraz bardziej podzielonym i pędzącym coraz szybciej społeczeństwie. Potrzeba uwagi, potrzeba bliskości, potrzeba połączenia z drugim człowiekiem, potrzeba poświęcenia czasu. Oprah Winfrey mówi: zrobiłam 35 tysięcy wywiadów w swojej karierze. Zawsze kiedy kamera była już wyłączona, słyszałam, jak było, czy było ok, niezależnie od tego, czy rozmawiałam z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy z kimś totalnie nieznanym. Każdy pragnie bycia zrozumianym, docenionym, zauważonym, zaakceptowanym. Często wystarczy jedno spojrzenie, uśmiech, serdeczniejszy niż zwykle dziękuję. Jedno zdanie, krótka rozmowa, żeby druga osoba poczuła, że istnieje i że to istnienie ma sens. Każde takie zauważenie jest małym codziennym cudem. Każdy z nas może być takim cudotwórcą. Ty możesz być takim cudotwórcą. Zdecyduj. Może będziesz. Na koniec prośba. Podaj dalej. Ktoś może potrzebować tej refleksji.